The bonus. Domyśliłem się. Bonus. Dobra, mordeczko. Jedno i drugie. Spoko, mordo. Mi już na niczym nie zależy, tak więc. Hashtag Robin Williams. Sorry. Anna Przybylska. Kurwa. Co? Chyba Grodzka. Fajna dupa była, nie? Przestań tak, mówić takie okropne rzeczy. Słabo teraz tak fapować pod jej scenę, nie? Nie mów takich okropnych rzeczy. Nie mów takich słów w ogóle. Zachowaj to na bitwę. Słuchaj, mam temat idealny dla ciebie. Chociaż zdaje mi się, że... O jedzeniu, na pewno. Nie, rozkoszna lewatywa. Jak cię przeżresz, to się może wsydasz. Yo. Podes! Yo. Dobra, wiecie, macie boneza i dam wam swoją duszę. Rozkoszne chwile przeżywa tylko Wanusie. Ej, i to nieważne teraz freestyle. Gdyby nie lewatywa, nie byłby w stanie się wystrać. Ej, bo to jest tak, my to fajnie gramy, a twój anus, mordeczko, jest ciągle zapchany. Ej, i to jest taki koleś, żeby go nie ruchali w dupę, wsadził sobie korek. I wiecie, ja nawijam kurwa to non-stop, wsadził sobie w dupę korek i tak to nie pomogło. Ej, i to nieważne teraz opcja prawdziwa, mi dajcie piwa, dla niego siostro lewatywa. Ej, i to jest tak, tak to bywa. To jest bitwa, w której zawsze Bones wygrywa. Ej, i to nieważne opcja dobra. 10. Wiesz, opcja jest tutaj prosta, bo wiesz, że ja tu wjeżdżam, to jest kwestia. Lewatywa, nie wygrasz ze mną, nawet jakbyś się zesrał. Okej. Rozkoszna lewatywa dla Lenona teraz. Ja. Dawaj, Ryju. Jaki korek w dupie, weź posłuchaj, ziomuś. W twoją dupę mieści się cały korek samochodów. To jest dobry temat, lecz i to jest dobry schemat. Jesteśmy z Warszawy, robimy to za gości. Wyjebane, niech piszą sobie raport mniejszości. Yo, jestem dobry. Jak się wpierdalam, to jesteś tu, nie jest dobry. Yo, no i sprawdź, to jest proste. Jaki bonus, ja tu mam kurwa jakąś na scenie siostrę, ziombel. I słuchaj tego dalej. Przejebane, bo przejebałeś. Yo, no i sprawdź, jak tu pływam. Ja teraz tak jak ty tego ściemę, bo cię nagrywam. 10. Ej, ale cię nagrywam i sprawdź to, ziomal. Nagrywam cię, żeby wrzucić na komputer i wyjebać do kosza. Informatyczny pan. Yo, dobra. Bez tematu, bonus. Yo, dawaj, yo, dawaj, yo, yo. Moja dupa to korek, z twoim jest trochę gorzej. Moja dupa to korek, twoja to kurwa dworzec. Ej, i to nieważne teraz coś ty halo. Wiecie, nawet chelupę wszyscy tam zapinają. I to jest tak, ja to mówię chórem. Po prostu w dupę napierdalają go żule. I to jest tak, napierdalają go żule i dostaję od tego liszcza na odmułę. Ej, i to nieważne teraz pokazuje faki. Myślą, że wygrają ze mną małolaty. Ej, i to nieważne, myślisz, że masz siłę. Mordo, na tej scenie już za dużo przeżyłem. I to nieważne teraz daj już spokój. Zrzucaj tej z tej sceny, hashtag soku. Ej, i to nieważne teraz mogę się bawić. Możesz się rozebrać nawet jak ściema Gawin. Ej, i to nieważne teraz coś ci powiem. 10 sekund pierdolę i tak powiedziałem swoje. Okej, ostatnie wyjście Lenon, dawaj mordo. Ej, kiedy wpadam, no to jestem silna, ostra. Ej, twoje EKG to linia prosta, ziomek, i tu kończysz życie na scenie. Kiedy wpadam, no to kurwa lecę tu, no i co teraz? Nie wiesz, typie, tutaj nie wiesz. Rozpierdalam cię na freestylu, jak ty zbierasz na ten hajs w łebie, typie. Zbierasz to, ale kurwa tam lobisz tą stypę. Yo, no i sprawdź to, szmato. Twój freestyle to jest tylko to alko. Yo, no i sprawdź tutaj, to jest ta przewózka. Bo se kurwa zajebał na Hot 16 buszka. Yo, to jest piękne, wpierdalam się i to jest transcendentne. Jakim żulek, jaki żule, ty z dupy to wyciągnąłeś chyba tą koszulę. Dobra, koniec. Bitwa na znajdowanie przedmiotów z różnych części ciała nie podejmuje challenge'u. Dobra. Kurwa. No dobra, moi drodzy, pytanie do was. Czy w tej walce lepszy był Lenon? Propsujesz, widzę. Czy może jednak Bones? Bones ma jednak doświadczenie bitewne, szczególnie w kwestiach tutaj punchowo-analnych. Słynny obrazoburczyk. No dobra, sędziowie. Mamy taką delikatnego faworyta w tej walce, ale jednak chętnie posłuchamy jeszcze akapela pod 4x4. No to szykujcie się na kolejną dawkę Procto Punchy. Odwracamy kolejność, bez bitu i bez jakiegokolwiek tematu, no, punchowo. Lenon.
Ej, kiedy się wpierdalam, to jest znane. Nie dali bitu, bo grubas ma na ciebie wyjebane. No i sprawdź, to jest ta rozkmina. Jaki grubas, kurwa, ja tu na scenie daję oryginał. Yo, najpierw freestyle, potem Hot 16 Challenge. Widzę, że uważnie śledzisz moją karierę. Ej, i to nieważne, teraz mogę to streścić. Grubas nie dał bitu, bo byś się nie zmieścił. Śledzę twoją karierę i to jest temat znany. Patrzę na ciebie i mówię, pedały. No i sprawdź, lecę tutaj. Sprawdź, to jest ten urok. Kurwa, ale zrobiłeś czołu, wuwunio. Yo, jeśli mamy dać szczery freestyle, mówiąc pedały, małem ciebie w myślach. Hej, i to nieważne, teraz mam patenty. Gdzie zapodziałeś swoją koszulę w centki? Yo, dobra, sprawdź, ziomal. Posiałem koszulę, kurwa, to jest opcja dobra. Ziom, posiałem koszulę i sprawdź, lecę tą szmatę. Nie założyłem dzisiaj swojej koszuli w kratę. Yo, powiedz, od czego się różni ręcznik? Co ty na to? Od czego różni się ręcznik? Od ciebie, szmato. Hej, i to nieważne, teraz mogę to dawać. Rozjebałem cię nawet, jak opowiedziałem kawał. Słyn. Yo. Ej, no i sprawdź, opowiedziałeś kawał, to jest ciota. Jak ja go cisnę, to kurwa, opowiadam kawał chłopa. No i sprawdź, tutaj to jest właśnie dobre. Ziomber, widzę, że zmieniłeś już opony na zimowe. Nie wiem, co ty chcesz osiągnąć, męciu. Rozjebałbym cię nawet krzycząc backstage'u. Hej, i to nieważne, teraz jadę przecież. Nawet jak trzymam pytę i tak od twojego freestylu robię to lepiej. Koniec, koniec, to ostatnie wyjście, prawda? Takie, zróbcie dla nich hała, zróbcie jakieś brawa, LDZ. Pamiętajcie, oni się obrażają, ale tu przecież chodzi tylko o argumenty. Nikt nikomu chyba nie chce w pupie grzebać, mam nadzieję zresztą. Chociaż właśnie, no. Nie ściemniajcie mi tu na scenie teraz. Czy waszym zdaniem lepszy w tej bitwie był Lennon? Czy może na Grby Bones? O, jest zawodnik. Sędziowie. Dobra bitwa, równa do pewnego momentu, jednak doświadczenie robi swoje. Bones przechodzi dalej. Tak jest, Bones zwycięży w tym starciu.